Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam cięcie gruszki konferencji na dole. Jest to nagranie z soboty. Jestem sam w pracy. Wszyscy już poszli do domu, bo to było po tych dużych mrozach, więc postanowiłem nagrać, jak to wygląda cięcie na innych gruszkach. Tutaj macie właśnie rajkę niewyciętą. Teraz tu jest przybliżenie, jak to wygląda. Są takie bardzo długie te gałęzie, a tutaj jest wszystko poskracane. Nie jest to modelowo, bo generalnie bardzo wysoko są te kliki robione, no ale to jest stary sad i on kilka lat wcześniej był bardzo zaniedbany, więc od kilku lat próbujemy ten sad wyprowadzić się na lepszą drogę. Tak to właśnie wygląda. Dużo cięcia na konferencjach charakteryzuje się tym, że no tutaj zostawia się więcej tych starszych gałęzi, co widać zwłaszcza u góry, że ich sporo zostaje. Bardzo dużo się przykraca tych długich, żeby one jeszcze dłuższe nie rosły. Zostawia się te gałęzie, które mają dużą produkcję. No generalnie zasada jest podobna, że z tej środkowej części drzewa wycinamy dużo, zostaje dół, zostaje trochę na górze. I tak to właśnie się prezentuje na tej odmianie. Sporo cięcia jest. No taki, zaczynamy zawsze charakterystycznym takim klikiem. To wszystko, co będzie szło na ziemię, też jest wycinane spod spodu, bo te gruszki później będą pryskane różnymi chemikaliami. No i tego nikt na pewno nie chciałby jeść. O, to usuwamy środkowa część drzewa, nie ma nic. Tutaj ładnie zakończamy, o tu najważniejsze, góra na górze, jest zawsze najładniejsza produkcja, jest dużo światła, jest dużo słońca. Ktoś może mógłby powiedzieć, że to bardzo mocno się wycina, że nic tutaj nie będzie, ale będą i materiały właśnie, jak zaczną pojawiać się pączki, jak będą kwiaty i później pierwsze gruszki, więc sami będziecie mieli okazję zobaczyć, że jednak będzie bardzo dużo produkcji, bardzo dużo owoców właśnie na tych drzewach. Myślę, że to tyle w tym krótkim materiale. Trzymajcie się ciepło. Na razie.